No miała już kilka lat, tam 4-5, prawda. Zwykła opowieść o raju. Za nami stoi dziecko. Trzyma w rączce rysunek ogrodu pełnego kwiatów i słońca. W prezencie dla tych, którzy odeszli daleko. Zostaliśmy wypędzeni i pozostawiono nam jedynie pamięć o bezkresnej łące, o miłości w cieniu obnażonych gór i dolin. W głębi siebie mówiliśmy bezgłośnie, drżąc od meteorów, od planet i nasion połączonych w jedno, w owocu Twego żywota, który tam poczęłaś i za który wygnano nas niewinnych, grzesznych, ognisty miecz uderzył bezszelestnie. I poznałaś wstyd, nagość, menstruację, za nami rosła gwiazda, wypalała kraty, ślady na naszych plecach, brak jutra i miał narodzić się Kain, spłodzony jeszcze w raju. Miałaś wtedy zaledwie 18 lat, ja miałem 20. I nie mieliśmy mieszkania, nie znaliśmy schodów naszego piętra. Pierwsze sprzęty zrobiłem sam, nie było gdzie ich stawić. Później urodził się Abel. Płakał często w nocy, jakby skarżąc się na rosnącą obok nas pustkę. Dawałaś mu jeść, kładłaś pod ścianami lasu. Nie mieliśmy rodziców i nie miał kto nam pomóc, nauczyć nas życia. Nasz jedyny ojciec opuścił nas i odszedł, by wędrować bez końca. Może spotkacie go kiedyś, wiecznego tułacza, ale teraz prosimy o pomoc, o dary. Mogą być przysyłane na Babilon. Nie mamy stałego miejsca zamieszkania. Kiedy zobaczycie naszych synów bawiących się w piasku, pamiętajcie, że jeden z nich musi zostać mordercą, a drugi ofiarą. Przydałoby się coś z odzieży, gdyż nadal jesteśmy nadzy i nie wiemy, kiedy skończy się ten zmierzch światła. Pomimo przepowiedni i znaków, on skazał nas na siebie, czworo ludzi, bez dachu nad głową. Może gdy dostaniemy pierwszy klucz i nadejdzie pierwsza śmierć, zatrzymamy się tu na zawsze. Bo dokąd stąd iść, nie możemy zostawić Kaina, tak jak nas pozostawiono bez mieczów ognistych w kraju z dostępem do morza, daleko od ziemi Nod. Tak to brzmi. Te teksty